Witam wszystkich, tu LavaScore i zapraszam na Zagrajmy w KOTOR. Jak już mówiłem w poprzedniej sesji, spotkaliśmy się na statku. Od razu tylko powiem, że pominąłem cały fragment ze stacją Yavin oraz z tamtejszą walką z Tradosianami, ponieważ nie jest ona zbytnio ciekawa. Może ona jest nieco trudna, jednak jeśli tylko używacie szaleństwa oraz potężnych strzałów naszych strzelców, wtedy nie ma zbytnio problemu z Tradosianami. Jedyny problem może jest to, że często lubią, celnie strzelają, jest ich 7, oraz rzucają termalne detonatory, co może być lekkim problemem. To jest ostateczny ekwipunek na naszą wyprawę. A mianowicie te dziwne miecze świetlne, jak widzicie, mają trochę inną poświatę. Otóż zamontowałem w nich dwa ostateczne centralne kryształy, jakie oferuje nam Suwam. Może zobaczyć. Może pokażę wam je na warsztacie, tak się lepiej widać. Tak, to jest jeden z tych kryształów, to jest serce obrońcy. Dają one ogólnie kopa do naszych mieczy świetlnych i dają także trochę inny kolor. Drugi zaś kryształ, jakim jest opończa mocy, jest o tyle ciekawy, że pozwala nam używanie kryształu Solari w mieczu. Jak pamiętacie, kryształu Solari mogę używać tylko dobre osoby, a ja jako zły mogę używać tylko i wyłącznie dzięki opończy mocy, no i stąd mam niebieski miecz świetlny także. Kanderus otrzymał także mocniejszą wersję baragwińskiego blastera, jakim jest ciężki, powtarzalny baragwiński blaster. Jest on nieco mocniejszy i różni się bonusem uzyskiwanym z ulepszeń, a mianowicie nie jest to bonus soniczny, a bonus ogniowy. Poza tym może ma o 1 czy o 2 punkty więcej obrażeń i to wszystko. Kanderus ma także na sobie... O rany, to postać. Ma także ciężki egzoszkielet, ponieważ naprawdę już nie miałem co robić z kredytami. Mam jeszcze chyba w zapasie 20 tysięcy. Także po ulepszeniach dostaliśmy... Normalnie dodaje on 2 do siły i plus 1 do budowy, jednak po ulepszeniach ma właśnie takie bonusy. Myślę, że będę używać w następnej lokacji Kanderusa oraz chyba Karta, ponieważ nie chcę już się kupywać tych wszystkich ulepszeń do zwyczajnego baragwińskiego blastera dla HK. No w zasadzie nie bardzo, jeszcze sprawdzę. Wszystkiego nie posprzedawałem. W zasadzie Kanderus mógłby jeszcze nosić... zobaczmy... to. Tak, maskę Sithów, ponieważ jako jedyny z drużyny bodaj ma biegłość w ciężkich pancerzach. Przynajmniej żaden Jedi go nie ogłuszy albo nie będzie go dusić. Zobaczmy, co ja chciałem sprawdzić. Chciałem sprawdzić stan naszych medykamentów. Oj, nie ten. Nie to sekcja. Zobaczmy, 25... 67, 16, myślę, że wystarczy. No i takie ogólnie to są... Może mógłbym jeszcze jakiś kryształ dać, który zwiększa mi obrażenia, nie wiem. Pamiętam, że z jakimś wyciągałem nawet do 30 iluś, ale jak mówiłem, walka mieczami świetlnymi to akurat nie jest aż taki priorytet mojej postaci. W każdym razie już lecimy na Gwiezdną Kuźnię. Jeśli tylko znajdę kierunek, bo tak to jest, jak gadam, to tracę koncentrację. Tak, w zasadzie spodziewałem się, że te kryształy będą droższe, a opończa mocy kosztuje 25 tysięcy kredytów, a serce obrońcy 20 tysięcy. Ten ciężki blaster kosztuje 19 tysięcy, a egzoszkielet już nie pamiętam. Ale nie są to jakieś wygórowane sumy. Chociaż może dla dobrych osób, które cały czas oddają nagrody, to może być nielichy problem zebranie tych wszystkich kredytów. No, a dla mnie nie było. Okej, Starforge system. I nie ma, jak widzimy, ten system gwiezdny czy planetarny nie ma żadnych wpisów w archiwach Republiki. No cóż, lecimy.
mamy przerywnik. Dosyć niemiły przerywnik, a mianowicie Malak torturujący Bastilo. Jeśli go torturował od naszego wybycia z Lewiatana, to naprawdę współczuję Bastili. Never. Bastila ma zawsze ten brytyjski akcent, który lubię. Never. Niam, 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 niam. Ciekawe, czy Malak kiedykolwiek rozważył, że przesadzi nieco z mocą i Bastila mu umrze? Tak, to jest Gwiezdna Kuźnia. Okej. A może i nie. Mieliśmy być poza zasięgiem kart. Dobra. Kolejny moment, w którym trzeba rozwalać myśliwce. Nie lubię go. O, rany. Okej, jeden mniej. No. Dobra, trzy jeszcze zostały. Nie mamy nawet krytycznego stanu tarcz, co jest dobre. Pamiętam, kiedyś próbowałem grać na czymś laptopie w Kotora i ten laptop nie miał myszki i z tego powodu nie mogłem przejść ucieczki Staris, ponieważ płytka dotykowa laptopa nie pozwalała mi na mobilne obroty do wieżyczko. A na szczęście teraz mam myszkę. Na filmiku nie wyglądało to jako bardzo rough landing. A tak, misja jest w gadkach, ponieważ sprzedałem jej pancerz przez przypadek, albo po prostu chciałem wyczyścić ją. Napisy? Kandarusa świetnie wygląda. I saw dozens of downed ships out there. That disruptor wiped them all out. Even if we get fixed, we have to find and disable the source of that disruptor field before we can take off. Otherwise, we'll just end up crashing again.